Dobry wieczór państwu. Dawno, dawno temu za górami, za lasami, za siedmioma rzekami leżał kraj, którym rządził mądry i zapobiegliwy król Pelargon II. Dobrze i spokojnie żyło się w nim ludziom, a że kraj ów posiadał zabytki, łagodny klimat, piękny krajobraz, licznie ściągali tam również goście zagraniczni. Mądry król potrafił z tego wyciągnąć jakiś profit i przeszedł do historii jako prekursor zorganizowanej turystyki. A oto, proszę waszmościanek i waszmościów, grota słynna na całym świecie, w której znajdują się najdzielniejsi z dziennych, najwaleczniejsi z walecznych, niezwyciężeni śpiący rycerze. Pani matko, ja chcę zobaczyć śpiących rycerzy. No, ukażcież dziecku owych rycerzy, panie. Wszakże nie wypominając, niemało pistoli zapłaciliśmy za wyprawę do tej groty. Ale nie w mojej to mocy, waszmościanko. Grota ta zamknięta jest na głucho i otworzy się dopiero wtedy, kiedy się rycerze obudzą. A kiedyż to się stanie? Oj, rada bym ich obaczyć. Na pewno są nie tylko dzielni, ale piękni. Aha, śpiący rycerze obudzą się wtedy, gdy kraj nasz znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie. Dobędą wtedy swych mieczy i rozgromią najgroźniejszego nawet wroga. Tyle, że my wrogów nie mamy, bo nasz mądry król zawarł ze wszystkimi władcami korzystne dla obu stron pakta. Zbyt optymistycznie widział jednak sprawę ów złotousty przewodnik. Wprawdzie król Pelargon rzeczywiście żył w zgodzie z całym cywilizowanym światem, ale zagrożenie, jak to zwykle bywa, przyszło zupełnie skąd inąd. I ów szczęśliwy kraj znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Rado starszych! Oto ciemne chmury gromadzą się nad naszym królestwem. Dzikie hordy barbarzyńców, zwanych kumysami, spustoszyły kraj króla Mantyli, Antabusa I, a nawet Kuśmidrona Groźnego i zbliżają się do naszych granic. Co począć? No niech się wypowie wielki hetman koronny. No cóż, nie ukrywam, że szanse mamy niewielkie. Kraj cywilizowany przeciwko barbarzyńcom. W takich wypadkach, jak uczy nas historia, przeważnie zwyciężali barbarzyńcy. A nasi rycerze dawno już nie wojowali. Nawet Klidowygód. No to może by wojska najemne? W dzisiejszych czasach siła najemna. Och, biada nam, biada! Nie ma co biadolić, tylko trzeba rozumem ruszyć. No to rusz, marszałku. Już ruszyłem. Śpiący rycerze. Racja! Trzeba ich natychmiast obudzić. Komisarzu, łupnia tym barbarzyńcom tak, że im w pięty pójdzie. O, najdzielniejsi z dzielnych, niezwyciężeni śpiący rycerze, obudźcie się! Obudźcie się! Bo inaczej barbarzyńcy spustoszą nasze domy i winnice! Wstawajcie natychmiast! Ja, wielki hetman koronny, rozkazuję wam! A co na to, śpiący rycerze? O, wprawdzie ta grota zamknięta jest na głucho, ale my w dobie telewizji potrafimy zajrzeć do środka. Ej! Rozkazuję wam! Bracia rycerze! Zdaje mi się, że ktoś do nas stuka. Zdaje ci się! O! Znowu stukają! A jak sobie stukają? A ja się jeszcze zdrzemnę. Rozkazuję wam! Słyszycie? Już mnie pięści bolą od tego walenia w wieżeje. No ale nie jak chrapią, tak chrapią i no, chrapią. No śpią od tylu lat, że pewnie sen im stwardniał. Nie ma rady. Trzeba zwołać ludzi. Niech biją w bębny, niech dmuchają w trąby i piszczałki, bo inaczej... Jada! Co to za wrzawa? Kto śmie tak hałasować pod naszą wieżeją?
Oni krzyczą, że kraj w niebezpieczeństwie. Na pewno przesadzają. Dalej mi lepiej, rycerzu kapiszonie. No. I obyśmy tylko zdrowi byli. No i co słychać? Śpią. Próbowaliśmy wszelakich sposobów. Na próżno śpią jak susły. Najjaśniejszy panie, najjaśniejszy panie. Złych wieści jestem zwiastunem. Hordy barbarzyńców przeprawiają się już przez rzekę graniczną. Ledwie z życiem uszedłem. Nie możemy dłużej czekać. Wielki hetmanie koronny, powołaj pod broń wszystkich moich poddanych, bez różnicy stanu. Jakże to? Jakże to, panie? Nawet mieszczan i kmieciów? Wszak wojnę z rycerskim przeniosłem. Wszystkich powiadam, kraj w niebezpieczeństwie. Była to jeszcze jedna słuszna decyzja mądrego króla, która zaowocowała wspaniałym zwycięstwem. W słynnej bitwie pod Peredyszką król Pelargon nie tylko rozgromił do cna barbarzyńskie hordy Kumysów, ale także obronił siebie i nie tylko siebie, całą współczesną cywilizację. A cóż na to śpiący rycerze? Fanfary? Fanfary za tym Wiktoria! Gdzie mój miecz? Gdzie mój sióra? Żebyśmy się nie spóźnili! Prędzej! Wiktoria! Zwycięstwo! Siła króla! Wykluczone, że byli to pierwsi w historii śpiący rycerze, którzy obudzili się dopiero na dźwięk fanfar i dołączyli pośpiesznie do orszaku zwycięzców, ale na pewno nie ostatni. Dobranoc państwu.